Daria ze zdenerwowania trzy razy przygotowywała kawę dla Danuty i klienta. Podejrzewa, że szefowa nie będzie zadowolona z opóźnienia. No co tak długo? Ja niestety muszę lecieć. Resztę uwag prześlę pani mailem. Bardzo dziękuję za kawę, ale mam kolejne spotkanie. Dziękuję pan bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Pani Danuto, to wczoraj to była moja wina. No myślę. My z Mateuszem pracowaliśmy nad takim projektem. No pani Danuto, no jesteśmy dorosłymi ludźmi. Co ty w ogóle dziecko bredzisz? Jacy dorośli ludzie? Ty po prostu jesteś zwykłą dziewczyną, która przyjechała ze wsi do miasta i puszcza się na prawo i lewo. Proszę mnie nie obrażać. Ja wcale nie puszczam się na prawo i lewo. Zresztą, to by nawet pani nie przeszkadzało. Ja po prostu przespałam się z pani synkiem i to panią kuję. Ty jak piszczę o drogę, pytasz. Jak ty w ogóle śmiesz po tym wszystkim przychodzić tutaj do mnie i opowiadać takie rzeczy? Ty się ciesz, że ja cię zwalniam tutaj, w gabinecie, a nie przy wszystkich. Po co ja tu w ogóle przyszłam?